Podróż z klimatem i z pasją zaczynamy na Śląsku Cieszyńskim. Odwiedzamy pracownię Beaty Bojdy. Można powiedzieć, że jest ona łącznikiem między staropolskimi tradycjami a współczesnością. Folklor w jej wydaniu etno dociera nie tylko do serc, ale także do wielu pokoleń i mieszkańców różnych stron świata. Artystka w swojej wizji poprzez kostiumy, stylizację i makijaż przekazuje nam rękodzieło i elementy ludowości jako sztukę użytkową. To swoista ambasadorka polskiej sztuki ludowej. Twoja twórczość jest znana na świecie. Wkrótce będzie można ją podziwiać także na targach Expo w Dubaju, ale przebija z tej twórczości miłość do Śląska. Tak, urodziłam się w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim i jak to mówi się u nas, jestem Stella. Od dziecka stykałam się z tymi takimi drobnymi elementami, które tworzą tą ludowość na Śląsku Cieszyńskim i spajają ludzi ze sobą. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mama miała koronkowe, koniakowskie zasłony, firanki i my takie malutkie, bo ja mam dwie siostry, z tymi firankami, na sankach, bo przed świętami Bożego Narodzenia trzeba je było oczywiście wyprać, wykrochmalić do pani Polińskiej, już nieżyjącej, która naciągała te firanki, żeby one na święta wisiały takie piękne, równiuteńkie w śląskim, cieszyńskim domu. I tą miłość do Śląska w twojej twórczości widać. Jak ją wykorzystałaś? Między innymi w koronach. Między innymi w koronach, ale nie tylko. Korony to w zasadzie jest początek mojej drogi jako projektanta. Byłam wtedy na studiach i pomyślałam sobie, że korony, wykorzystanie krepinowych kwiatów to jest cudowny pomysł na stworzenie takiej bogatej stylizacji, która nie kosztuje dużo. I w ogóle tak też to biłkarstwo było wykorzystywane w tamtych czasach. I tak narodził się projekt Etno, czyli połączenie moich dotychczasowych umiejętności, czyli mojej pracy jako makijażystki, prawie 25 lat pracuję jako makijażystka, mojej pracy jako stylistki i mojej pracy jako projektantki ubioru, kostiumografa, bo wszystkie te elementy tworzą tą taką eklektyczną, ten eklektyczny portret. Etno miało wystawę w różnych miejscach w Polsce, w Europie. W tej chwili przygotowuje się do wyjazdu do Dubaju, więc Etno pokaże również w Dubaju i to już nie będzie tylko portret, czyli te kostiumy będą rozbudowane, więc bardzo się z tego cieszę, że to tak się podoba. Opowiedz właśnie, co przygotowałyście razem z koronczarkami z Koniakowa do Dubaju? Do Dubaju przygotowałam dwie kolekcje. Pierwsza kolekcja, która nazywa się Flowers of Koniaków, to jest oczywiście kolekcja w 100% wykonana z koronki koniakowskiej. Dla mnie to w ogóle było jako projektanta takie przedsięwzięcie bardzo trudne, bo koronczarki nie są krawcowymi, więc najpierw trzeba było narysować to, potem zrobić wykroje, później zrobić szablony, uprościć te szablony, uszyć sukienki bawełniane i koronczarka dostawała taki komplet. Sukienkę, rysunek i komplet poszczególnych elementów, które miały stworzyć tą sukienkę, no ale jakoś się udało. To jest ta pierwsza kolekcja. Oczywiście dziękuję bardzo Lucynie Ligockiej-Kochut za zaproszenie do współpracy, ale jadę również właśnie z moim projektem Etno, czyli te wielkie korony pojadą ze mną, no i suknie takie, powiedziałabym, o couture nawet, bo one są przerysowane z pięknych tkanin, które są zaprojektowane dla mnie, więc takie unikatowe bardzo to będzie. Muszę powiedzieć, że obok twoich kolekcji nie można przejść obojętnie, więc w Dubaju na pewno będzie to hit, ale powiedz, jak ludzie tutaj w Polsce, szczególnie też na Śląsku, reagują na twoje kolekcje, bo myślę, że z wielkim wzruszeniem. Tak, no bardzo dużo mam zamówień od artystów. To jest wiadomo, to jest ta jakby druga część mojej pracy, bo też projektuję kostiumy teatralne i elementy kostiumów teatralnych, czy same korony, czy same elementy z kwiatów. No nie ukrywam, że tych zamówień jest tak dużo, że pomagają mi zaprzyjaźnione bibułkarki. Słyszysz często, że nadajesz temu folklorowi inną twarz, że łączysz właściwie pokolenia, przeszłość z teraźniejszością i patrzysz na ten folklor w zupełnie inny sposób.
To jest i zaleta, i to jest i pochwała tego, co robię, ale też bywa, że jest to dla niektórych takich bardzo mocno tradycyjnych osób, mówię tutaj na przykład o żywiecczyźnie, wada, że po prostu, czy nawet jeżeli chodzi o moje maski koronkowe, które zrobiłam w ramach stypendium pana ministra kultury i sztuki, które dostałam w ubiegłym roku, to te maski wzbudziły bardzo wiele kontrowersji, bardzo. Wydaje mi się, że mój kontakt z młodym pokoleniem jest fajny i wydaje mi się, że ta sztuka ludowa przestaje być dla tego pokolenia taka zamknięta, taka bardzo ludowa, że ona jest w taki sposób, jak ja ją pokazuję, że ona jest nowoczesna i im to się chyba bardziej podoba, czyli chcą takie materiały, bo one nie są typowo ludowe, tylko są na przykład ptaszki tam gdzieś są umieszczone, czy no nie wiem, usta, czy oczy wycięte ze zdjęć z moich projektów, więc myślę, że łączę pokolenia rzeczywiście w tych moich projektach i podoba się to zarówno starszym, jak i młodszym. Marysiu, pięknie wyglądasz. Mam nadzieję, że tkanina i fason podoba ci się. To jest właśnie to, co powstało do Dubaju. Oczywiście to jest taki trochę uproszczony krój, natomiast tkanina ta sama. Także słuchaj, zaraz zrobię królową, taką etnokrólową, więc zacznę sobie od kołnierza. Ale królowa musi mieć korale, etnokrólowa. Jest bogata, czyli dużo, dużo, dużo wszystkiego. Więc tutaj masz takie góralskie korale. Takie jak noszą nasze tutaj dziewczyny, które mieszkają nieopodal. Moje etno kobiety często mają właśnie czerwone usta, jak te korale, które są na szyi. Zaraz namalujemy, bo każda śląska dziewczyna to zdrowa dziewczyna, a jak zdrowa, to rumiana. Maria Korona. Korona do twojej sukni pasująca. Dobra, jeszcze to ci tu poprawię trochę, żeby wszystko było równiutkie. Powiem tobie, że czuję się wspaniale. No, mam nadzieję, bo wyglądasz wspaniale, więc...